Możemy porozmawiać? Jak druidzi zapatrują się na nowego władcę Skellige? Ankreid to dobra krew. Problem w tym, że Cerys to pierwsza kobieta na tronie Skellige. Nie wszyscy są zadowoleni? Na Skellige jest 7 klanów. I każdy chciałby, żeby król wywodził się z ich rodu. Ale Cerys sobie poradzi. Nie jest tak porywcza jak Hjalmar. Najpierw myśli, a potem działa. Mając doradcę w postaci Kracha, może być dobrą królą. Zostałeś hierofantem? Moje gratulacje. Dziękuję. Skelliski krąg wybrał mnie lata temu, akurat gdy zaogniły się dawne spory między klanami. Dużo polityki, co? Akurat nigdy mi to nie przeszkadzało. Od wieków druidzi wędrują między klanami i trzymają w ryzach tę wiecznie kłócącą się rodzinę. Troska o równowagę nie polega tylko na kontrolowaniu populacji pstrąga w strumieniach. Na szczęście jarlowie zawsze cenili nas jako doradców. Ciekaw jestem twojego zdania na temat wojny. Cóż, myślę, że Emhyr wybrał na nią zły moment. Moim zdaniem trudno było o lepszy, teraz gdy północ jest rozbita. Północ jest słaba, to fakt. Ale mam wrażenie, że cesarz ma wiele problemów wewnętrznych. Zbyt wiele, żeby rozpoczynać wojnę. Radovid jest przebiegłym szaleńcem i na pewno to wykorzysta. Grywasz czasem w Gwinta? Pewnie. Pierwszą talię dostałem jeszcze podczas pobytu w Cintrze. A potem nauczyłem zasad pół Skellige. No co, masz ochotę na partyjkę? Tak, zagrajmy. Pięknie. Gratulacje. Masz dobrą talię. Ale przyda ci się jej małe uzupełnienie. Proszę. Weź tę kartę. Dzięki. Z taką ręką do kart powinieneś zmierzyć się z Krachem. Osobiście dałem mu talię, ale uczeń prześcignął mistrza. Jest też grebista. Charakter ma podły, ale talentu nie mogę mu odmówić. Medalion drży to miejsce mocy. Chciałbyś kupić coś z moich zapasów? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Szybko, szybko! Wszyscy jarlowi już się zebrali! Koronacja już się zaczęła! Cerys Ankreid, nową królową Skellige! Bogowie nam sprzyjają! Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś
Nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Ceris! 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 Gratuluję. Będziesz dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. Jakie plany ma nowa królowa Skellige? Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać. A potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć plany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskuram. Trzymam za ciebie kciuki. Bywaj. Widzę, że aż rozpiera cię dumę. Ha! Żebyś wiedział! Powiedz mi, który jarl może się poszczycić takimi dziećmi jak moje? Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Ceres będzie dobrą królową. Może wreszcie pogodzi plany. Oby! A jak nie, to zawsze ma mnie i Kjalmara. Jak będzie trzeba, podniesiemy za nią oręż. Jak nastrój? Taki sobie. W końcu baba mnie pokonała. Ale nie byle jaka. Mam rację. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była Ceres. Przyznaj, nie jesteś z niej ani trochę dumny? Tak trochę to jestem. W końcu to krew z mojej krwi. Ale nie mów jej tego, bo jeszcze zacznie zadzierać nos. Najważniejsze, że pokazaliśmy Lugosowi. Widziałeś, jak się wściekł? Widziałem. To dla niego aż taka zniewaga? Nasze klany kłócą się od zawsze. Taka już kolej leczy. Bywa. Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem.
Czego jeszcze chcesz? Grywasz czasem w gwinta? Jeśli pytasz, czy mam ochotę zagrać z tobą, to odpowiedź brzmi... nie. Boisz się przegrać? Rozumiem. Dobra. Wyciągaj talię. Jeśli przegram, dostaniesz moją najlepszą kartę. Wygrałeś. Myślę, że jesteś gotów, żeby się zmierzyć z Lugosem Szalonym. Ciekawe, czy będzie chciał z tobą zagrać o swojego katakana. Jedź, Putka! Wolniej, Putej. Jedź mi nie. Witaj w świętym Gaju. Szukam kogoś, kto zna mistrzowskie receptury alchemiczne. W takim razie szukasz gremisty. Nie słyszałem o nikim, kto wiedziałby więcej o roślinach i ich właściwościach. Gdzie go znajdę? Tutaj w Gaju ma swoją grotę, ale gremista jest nieco ekscentryczny i od dawna nie przyjmuje uczniów. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Powiem ci, Geralt, że po tym, jak wspólnie z Hjalmarem pokonaliście ludowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce, Ancreid. Grywasz czasem w gwinta? Myszowór nauczył mnie zasad i dał mi talię. Masz ochotę zagrać? Zagrajmy szybką partyjkę. Dobry jesteś. Wiesz co? Mam tu taką rzadką kartę. Weź ją, zrobisz z niej lepszy użytek. Dziękuję. W Ker Trolde jest ktoś, z kim mógłbyś się zmierzyć, Geralt. To godny przeciwnik, chociaż zwykły krawiec. Zowie się Siusta. Wołałeś mnie. Tak, wołałem. Całe szczęście matka natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to, co innym. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle zaniemówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta.
Mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem, od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to. Właśnie, nastraszyć, zirytować. Co zechcesz, tak długo, jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Ty jesteś tym milczącym druidem? No ta, głupie pytanie. Kiedy straciłeś głos? Możesz mi pokazać na palcach? Przyjemniaczek z ciebie. Jakimi metodami próbowano cię leczyć? Podawano ci jakieś eliksiry, zioła? Nie dość, że niemowa, to chyba jeszcze głuchy. Widzę, że się nie dogadamy. Bywaj. Rozmowa chyba nic tu nie da. Blaszane garnki mogłyby zrobić dużo hałasu, gdyby tak mnie przyłożyć, jak pójdzie spać. Może jeśli zgaszę mu to ognisko, coś mi powie. Gniazdo os. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji szokowej na przykład. Odczep się wreszcie, ty! O nie! Śluby milczenia! Wszystko na nic! Trzy lata i ani słowa, ani pisku nawet! Aż do dziś! Złamałem śluby! Zadowolony? Wybacz, zostałem oszukany, myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie! Słyszałem, jak wrzeszczał. Świetna robota, Wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. Nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupka. Zapamiętaj to, bo następnym razem to ty za nie mówisz. Nie miałem z kim... Co? Do granisty pójdę?
szybko. Hej! Dwie łodzie wyskoczyli na wybrzeże. Niech topór twój nigdy nie pęknie. Blady jestem. Też wczoraj popiłeś. Odpocznę. A, to jednak prawda, co o tobie mówią. Nie przez pana noc, co? A! Witaj. Dziś od rana może spokojny. Tak jakby bogowie uszanowali śmierć wielkiego konunga Brana. Jesteś krawcem? Jestem. Prawdopodobnie jedynym na wyspach. Grywasz czasem w gwinta? O tak, to moja wielka namiętność. Chcesz zagrać? Jestem gotów. Grajmy. Brawo, gratuluję wygranej. Jedź, płotka. Podejdź bliżej, nieznajomy. Niech topór twój nigdy nie będzie. Idź se z krachem pogadaj. Grywasz czasem w gwinta? A czy mewy srają z klifu? Wyciągaj talię. Nudno coś dzisiaj. Zagramy o mojego katakana. Pokaż, co potrafisz. Chętnie bym ci jebnął, ale potem by gadali, że Lugos jest szalony. Bierz katakana i spieprzaj. Niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Na przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to...